Więc faktycznie ceny i jakie karnety podawaliśmy dużo wcześniej. W tym roku czekaliśmy do tej pory z prostego powodu, który jest Państwu również znany, ponieważ liczyliśmy na rozpisanie przetargu, a tym samym na rozbudowę systemu wejściowego, nie systemu sprzedażowego, jak to niektórzy mylą. System wejściowy, czyli dodatkowych 9 wejść, które miały być na obiekcie i oczywiście to, co jest na innych stadionach, a więc cała elektronika, furty wejściowe, to, co wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem, to, co jest na innych obiektach. Liczyliśmy, że kwota, która była wpisana przez cały rok, wisiała w budżecie miasta, zaakceptowana przez Radę Miasta, zaakceptowana i wpisana również przez prezydenta. Tutaj mam dokument, gdzie jest to zapisane. No, przez cały rok nie znalazła aprobaty, żeby rozstrzygnąć ten przetarg, który tak naprawdę jest gotowy, leży złożony w teczce i czeka tylko na jeden podpis, podpis prezydenta, bo jak Państwo wiecie, można wszystko wpisać w budżet, ale od jednej osoby zależy, czy ten przetarg ruszy i czy zostanie rozstrzygnięty. Tak naprawdę dziwię się, dlatego że jest to potrzeba na tym obiekcie bardzo pilna, potrzeba, która wiąże się z bardzo dużą ilością kibiców, którzy na każde zawody, na każde imprezy przychodzą na ten obiekt i wiąże się to przede wszystkim z komfortem i bezpieczeństwem dla kibiców, dla mieszkańców Zielonej Góry, dla mieszkańców okolic, nie z komfortem i bezpieczeństwem dla osób zarządzających klubem, w tym również mnie, ale tych kibiców, którzy stanowią o całej egzystencji tego klubu, o całym falubazie, o tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Lubimy się cieszyć z tego, co przygotowują nam, jeżeli chodzi o prawy. Lubimy się cieszyć z frekwencji, natomiast szkoda, że w drugą stronę nie idą takie czyny, które pozwolą w sposób cywilizowany w XXI wieku nakładem niewielkich sił i środków w mieście takim jak Zielona Góra pozwolić na to, aby kibice mogli robić to, co robią już od dawna w innych miastach, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. To tak wstępem, to jest dokument, jeżeli Państwo chcą sobie przejrzeć kwoty, jakie, gdzie i na co zostały zapisane, a do tej pory nie są zrealizowane, to proszę bardzo. Jeżeli chodzi o karnety, z tego powodu też nie wiedzieliśmy do końca, w jakiej formie będziemy karnety, bilety sprzedawać, dlatego że wdrożyliśmy bardzo fajny system oparty na kartach płatniczych, oparty też na naszych kartach kibica. Te przygotowania od kilku lat, gdzie między innymi zakupiliśmy drukarkę, weszliśmy w technologię sprzedażową z jedną z firm, która funkcjonuje również na obiektach i to w większości żużlowych w całej Polsce. Wszystko to robiliśmy własnymi siłami, dążąc do tego, że w którymś momencie będziemy mieli możliwość dania produktu kibicom takiego, aby mogli między innymi wydrukować sobie bilet w domu, wybrać sobie miejsce, wydrukować go dużo wcześniej niż przewiduje to impreza, a nie bawić się w XXI wieku w dziurkowanie karnetów, jak to się w tej chwili odbywa, dwoma czy czteroma furtami, które są dostępne na górze. Gdzie my tych karnetów sprzedajemy około 5000 i proszę teraz sobie przeliczyć przepustowość, sprawdzanie karnetów i weryfikowanie karnetu, jeżeli chodzi o personalia, dlatego że również na niektórych imprezach jest nakładany na organizatora taki obowiązek. Dużo kibiców, mieszkańców czy zakładów pracy oczekuje na karnety, ale oczekują też od nas tego, aby te ceny były zbliżone i adekwatne przede wszystkim do warunków panujących na stadionie, ale też do tego, co się dzieje w całej Polsce. Z jednej strony wiemy, że drożeją bilety MZK w Zielonej Górze, że jest bardzo duży niedobór pieniążków w tej firmie, drożeje energia, żywność, paliwa bardzo mocno zdrożały, a przede wszystkim to, co uderza w nas, zdrożał VAT. VAT, który został wprowadzony na imprezy sportowe, na sprzedaż biletów, który do tej pory wynosił 7%, w tej chwili wynosi 8%. I przy ilości sprzedażowej w cyklu całorocznym naprawdę jest to niebagatelna kwota. Natomiast patrząc na naszych kibiców, patrząc na realia zielonogórskie, zdecydowaliśmy się
pójść w kierunku nie podwyższania cen biletów, a nawet obniżenia w niektórych przypadkach, ale o cenach, o tych rozwiązaniach chciałbym poprosić Kamila, aby przedstawił Państwu tu od strony technicznej, jak to będzie wyglądać. Będziemy mieli w sezonie 2011 cztery rodzaje karnetów: żółty, zielony, czerwony i srebrny. Karnet żółty obejmuje część prostej startowej i drugi łuk. To są sektory B i B do G. Dodam, że numeracja czy nazewnictwo sektorów nie zmienia się w stosunku do sezonu 2010 i ten karnet będzie kosztował 280 zł, a więc o 10 mniej niż w sezonie 2010, bo wtedy było 290 zł. Ten karnet obejmuje 8 meczów Ekstraligi, czyli całą rundę zasadniczą i pierwszy mecz play-offu, a także finał Mistrzostw Polski par klubowych, który już wiemy, bo został opublikowany kalendarz PZMOT-u na ten sezon, odbędzie się w środę przed weekendem Bożego Ciała w czerwcu, 22 czerwca. To jest też dzień zakończenia roku szkolnego tutaj, także na pewno tutaj też połączymy to z różnymi akcjami proszkolnymi do osób dobrze uczących się, stypendystów i tak dalej, ale to poinformujemy w odpowiednim czasie. A więc podsumowując tę część wypowiedzi, karnet żółty, sektory B do G, kosztuje 280 zł, o 10 zł mniej niż w sezonie 2010. Karnet zielony to jest nowa trybuna, sektor K, która cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem kibiców. I tutaj cena nie ulega zmianie w stosunku do roku 2010, mimo tych wszystkich kosztów, o których mówił prezes. My, tak jak też powiedział mój przedmówca, odprowadzamy od każdego karnetu teraz już 8% VAT-u do fiskusa. Przed rokiem 7, czyli de facto klub z tego będzie miał mniejsze pieniądze. Też nie wzrasta, czyli tutaj cena zostaje utrzymana. I również jak w przypadku karnetu żółtego będzie to 8 meczów Ekstraligi, czyli runda zasadnicza plus pierwszy mecz play-offu plus finał Mistrzostw Polski par klubowych. Pewną nowością jest konfiguracja karnetu czerwonego, gdyż dotyczy on sektora A za startem i sektorów K1, K2 na wyjściu z pierwszego łuku. Nowość tutaj polega na tym, że do tej pory sektor A za startem kosztował 500 zł, ten karnet, ale obejmował wszystkie imprezy w sezonie, a tutaj sektor A też ograniczymy, oczywiście będą prawa pierwokupu do 8 meczów Ekstraligi i finału Mistrzostw Polski par klubowych. To jeżeli chodzi o zakres działania karnetu czerwonego na sektorze A, ale nowością jest sektor K1 i K2, bo w sezonie 2010 sektor K1 był takim wyjściem awaryjnym dla ludzi ze zburzonego sektora J. Teraz sektor J wróci do puli, on jest poszerzony, ma nową dodatkową murowaną toaletę, także tam tych miejsc będzie więcej i standard przebywania też będzie na szczęście wyższy. Tak więc sektor K1 będzie normalnie dostępny już od samego początku w przedsprzedaży karnetowej i rozszerzamy numerowanie tej nowej trybuny o sektor K2, gdyż chcieliśmy też wyjść naprzeciw oczekiwaniom kibiców, bo są głosy takie mówiące o tym, żeby tej trybuny nie numerować, ale jest też grono osób, które chciałoby usiąść na nowej trybunie, ale na miejscu wybranym przez siebie. Więc wydzieliliśmy na początek jakąś część i tak będzie przez cały sezon 2011. Sektory K1, K2 będą numerowanymi na nowej trybunie, to jest wyjście z pierwszego łuku, ale to jest, tak myślę, 15-17% całej powierzchni, czyli liczby miejsc na tym sektorze, pozostała część będzie nienumerowana. I ten sektor, czy ten karnet czerwony będzie kosztował 330 zł. I ostatnia kategoria, karnet srebrny, taki już dla klienta lekko biznesowego, bo tam też i firmy się ogniskują i różne też sprawy firmowe, czy takie imprezy firmowe przy zamówieniach zbiorowych realizują. To są sektory I i J, osobne wejście od strony ulicy Wrocławskiej. Ten karnet kosztować będzie 550 zł, ale obejmuje wszystkie, absolutnie wszystkie imprezy w sezonie 2011, czyli jeżeli będzie taka sytuacja i półfinał, i finał, bądź mecz o trzecie miejsce, i wszystkie sparingi, treningi,
ligi punktowane, Fila Mistrzostw Polski Par Klubowych, zawody młodzieżowe, turnieje, wszystko co będzie się działo na Zielonogórskim Stadionie. Także taka jest oferta. Reasumując, karnet żółty 280 zł sektory B do G, karnet zielony 290 zł sektor K, karnet czerwony 330 zł sektor A za startem i K1, K2 numerowane miejsca, zaznaczam, na wyjściu z pierwszego łuku, i karnet srebrny 550 zł sektory I i J, czyli prosta przeciwległa do startu. Taka jest oferta na sezon 2011. Karnety będą dostępne od poniedziałku 24 stycznia. Oferty do zakładów pracy, które zachęcamy do nabywania karnetu w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych, już zostały wysłane. Tam wiadomo, że ten proces ogłoszenia tego, zapisów przez działy socjalne trochę trwa, także to już może tam się toczyć, tak aby 24 stycznia przyjść i odebrać te vouchery, bo pamiętajmy, że w Zielonej Górze jest duży rynek wtórny, ludzie sobie darują te karnety, kupują dla kogoś, po to, aby móc później karnet zarejestrować w internecie. W ubiegłym roku było to tak, że gdy 25 stycznia zaczęliśmy sprzedaż karnetów, to ich aktywacja czy wybory miejsc rozpoczynały się w połowie marca, bo tam jeszcze pewne sprawy informatyczne musiały się toczyć. Było to jakby informacja osobnym komunikatem za Państwa pośrednictwem. W tym roku planujemy, że będzie to wcześniej, w lutym, ale to też poinformujemy osobno. I odpowiadając też na wiele pytań, tak, będzie możliwość pierwokupu, czyli na początku wydzielimy pewien okres w zależności od tutaj skali, będzie 2-3-tygodniowy okres, gdzie osoby, które miały miejsca numerowane, dotyczyło to sektorów B, G, A i J jeszcze sprzed zburzenia sektoru, bo taką bazę danych posiadamy, będą mogły sobie nabyć czy wybrać miejsce na zasadzie pierwokupu.